Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przychodzę do Was z ulubieńcami miesiąca. A dokładnie to będą te ulubieńcy stycznia i lutego, bo w ostatnim czasie właśnie tych produktów, które Wam zaraz pokażę, używałam dosyć namiętnie. Zawsze mam problem właśnie, żeby się zabrać za nagrywanie ulubieńców, dlatego to jest chyba dopiero drugi filmik tego typu na moim kanale, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i pod koniec tygodnia już ten film u mnie na kanale będzie. Co prawda już będzie prawie drugi tydzień marca, no ale trudno, nieważne. Najwięcej produktów, jakie Wam dzisiaj pokażę, to będą typowo rzeczy makijażowe. Mam jedną tylko rzecz do pielęgnacji, ale mam nadzieję, że coś Wam wpadnie w oko. I od pielęgnacji, jak już jest tylko ta jedna rzecz, to zacznijmy. Moim ulubieńcem, największym włosowym już jakiegoś czasu jest szampon do włosów z Isany. To jest jedyny szampon, który tak bardzo polubiłam i tak bardzo dobrze mi się sprawdza. Jest to shampoo Farb Glance Brown i to jest szampon do włosów brązowych bądź też farbowanych, no oczywiście na brąz. To jest produkt z dodatkiem karmelu i ekstraktami z kakao i orzechów włoskich. Ja bardzo ten szampon lubię za to, że on bardzo fajnie podkreśla właśnie kolor moich włosów. Ten kolor, który widzicie teraz na głowie, to jest odrost plus włosy farbowane. Natomiast mam tak kolor farby, że tak powiem, dobrany, że od mojego naturalnego odrostu w sumie prawie w ogóle nie widać, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Więc aktualnie nie farbuję włosów w ogóle, bo po prostu nie czuję takiej potrzeby. A ten szampon dodatkowo mi jeszcze podbija ten kolor, więc w ogóle jestem mega zadowolona. Nie jest to szampon taki typowo mega oczyszczający, on może troszeczkę obciążać włosy, natomiast u mnie się sprawdza super. Minus też, że na drugim miejscu ma SLS, no ale wiecie, jednym się sprawdzają szampony naturalne, innym nie. Ja przypuszczam, że troszkę miałabym problem z naturalnymi szamponami, bo kiedyś używałam takich właśnie naturalnych bez SLS-ów i miałam straszne problemy z doczesaniem włosów, miałam straszne kontury, bardzo mi się włosy plątały, więc przypuszczam, że moje włosy jednak te SLS-y lubią. Aktualnie używam tego, mam już drugie opakowanie tego szamponu, no i jestem bardzo zadowolona, mogę Wam go polecić. No i teraz rzeczy typowo kosmetyczne, w sensie makijażowe. Nie będę się tutaj mega rozgadywać, bo o każdym z tych produktów już coś u mnie na kanale było, więc tak szybciutko. Podkład Revlon Colors tej do cery mieszanej i tłustej. Ja mam w kolorze 110 Ivory. Bardzo, bardzo fajny podkład. Dosyć mocno kryjący. Bardzo fajnie się rozprowadza. Bardzo długo się utrzymuje na buzi. Jest to podkład już, że tak powiem, z górnej półki, więc jeżeli na przykład malujecie kogoś, to też polecałabym Revlon. Co jeszcze? Tyle, no tak jak mówię, kryje dosyć porządnie, fajnie się rozprowadza, jest dosyć spora gama kolorystyczna i oczywiście jest też wersja do cery suchej i normalnej, więc każdy znajdzie coś dla siebie, naprawdę fajny produkt. No jedynym minusem to może być cena, ale można go dostać na promocji za 30 kilka złotych, za 40 zł, więc jest alternatywa. Druga rzecz to korektor, którego używam pod oczy i na jakieś tam pojedyncze wypryski, to jest Affiniton. Affiniton w kolorze 01 Nude Beige i to jest zwykły korektor z taką gąbeczką na końcu. Bardzo fajnie ukrywa cienie pod oczami, całkiem fajnie radzi sobie z jakimiś wypryskami, ale nie kryje on jakoś bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o wypryski. Pod oczami całkiem w porządku, bardzo ma lekką konsystencję, nie zbiera się tutaj nigdzie w zmarszczkach pod oczami, więc no uważam, że naprawdę bardzo, bardzo fajny korektor. Cena około 20-30 zł, tak mniej więcej.
Kolejna rzecz to puder, puder z Manhattanu, który jak widzicie u mnie już jest na totalnym wykończeniu, ale na szczęście mam jeszcze jedno opakowanie. To jest puder Soft Compact Powder Natural Look Manhattan. Ja mam w kolorze Zero Transparent, ale akurat, to już też wspominałam, w którymś z filmów nie zgodziłabym się, on nie jest do końca transparentny, on jest taki lekko beżowy. Na pewno minimalny kolor na skórze daje. Bardzo fajny puder, dosyć długo utrzymuje mat na naszej buzi, nie daje takiego sztucznego efektu, co dla mnie też jest bardzo ważne, żeby on wyglądał jak najbardziej naturalnie. Bardzo serdecznie Wam go polecam i tutaj jest wygodny, bo jak sobie go rozsuniecie, to tutaj macie od spodu gąbeczkę, fajna sprawa, do torebki też bardzo fajny. Ja tak jak mówię, ja go już wykańczam, ale mam jeszcze jeden, bo kupiłam w tej promocji 1+1. Tam zrobiłam trochę małe zamieszanie przy kasie, bo nie wiedziałam, że jest taka promocja i pani mi szybko pobiegła po drugi, dlatego mam dwa. Okej. Kolejna rzecz to pomadka. Ostatnio w filmikach nie miałam jej jakoś często na ustach, ale bardzo ją lubię. To jest kolor 910 Shocking Coral, seria Color Sensational z Maybelline i to jest piękna koralowa, koralowa pomadka. Miałam ją w którymś ze starszych filmów, miałam ją w kilku filmach. Bardzo ładny, intensywny kolor, nie podkreśla suchych skórek, nie wysusza ust. Kolor jest bardzo intensywny, bardzo naprawdę ją lubię. Fajna pomadka, szczególnie na okres letni, ale ja tam, wiecie, ja lubię szaleć, więc też ją używam teraz w okresie jesienno-zimowym, a raczej bardziej zimowym, bo ja ją chyba zimą nawet kupiłam. Kolejne produkty to dwa eyelinery z Inglota. 102 i 87. Ten 102 to jest taki metaliczny, niebieski. Bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny eyeliner. I to jest seria Mamma Mia by Inglot. To nie jest ta normalna linia. I drugi to jest ten 87 i to jest fajny turkusowy kolor. Makijaż z tym eyelinerem jest na moim kanale, możecie sobie zobaczyć. Bardzo fajne kremowe eyelinery, super się je aplikuje, nic się z nimi nie dzieje, trzymają się spokojnie cały dzień, nie rozmazują się, są wodoodporne z tego co wiem. Dosyć ciężko, oj, rozbijam się, gdzieś mi spadł i teraz nie wiem gdzie, moje tło naruszyłam. Bardzo ciężko się je też zmywa. Dla niektórych to jest plus, dla innych to jest minus. Proponowałabym produktu dwufazowego użyć do tych eyelinerów, bo tak jak mówię, one są z tego co wiem wodoodporne, więc lepiej czymś takim zmywać, ale moim zdaniem super. Mam jeszcze czarny i brązowy. Też jestem z nich bardzo zadowolona, ale tych w ostatnim czasie używałam częściej. I ostatni mój ulubieniec to jest taka rzecz, że zbiorcza, powiedziałabym, więc jeżeli tutaj co do tej rzeczy byłyby jakieś pytania, to proszę siłabym w komentarzach, bo jakbym miała teraz każdą rzecz po kolei opisywać, to byłoby ciężko, a mowa tutaj o mojej palecie z Inglota, którą sobie sama stworzyłam. To jest paleta taka typowa do makijaży dziennych, takich neutralnych. I ja bardzo lubię ten brąz tutaj błyszczący, ten pod spodem błyszczący, ten delikatny, taka kawa z mlekiem jest bardzo fajny kolor, ten tutaj błyszczący. No w sumie używam w ostatnim czasie chyba wszystkich albo większości tych cieni i je bardzo, bardzo lubię. Jeżeli będą pytania co do któregoś z cieni, to pytajcie w komentarzach na dole, ja Wam numer konkretnych cieni wtedy napiszę, bo tutaj jest 20 tych cieni, jakbym miała teraz o każdym opowiadać, to trochę kiepsko. Ale jeżeli będą pytania, to ja Wam napiszę właśnie na dole konkretne numery. Tak jak mówię, to jest paletka, którą sobie sama stworzyłam, bardzo ją lubię i to jest paletka, której ostatnio na co dzień używam non-stop. Ta moja z Essence, którą bardzo lubiłam, poszła w odstawkę, teraz jest cały czas ta. Przypuszczam, jak ta mi się znudzi, to znowu wrócę do jeszcze jakiejś starej. Ja tak zazwyczaj mam, że jak się uprę na jedną rzecz, to ją męczę długo, 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 jak mi się znudzi, to potem przerzucam się na następną i znowu mielę drugą rzecz przez jakiś czas, no tak niestety mam.
To już było wszystko, wszystkie produkty, które mi się spodobały w ostatnim czasie, czyli tak styczeń, luty. Tak jak mówię, jeśli macie jakieś pytania co do produktów, to piszcie w komentarzach na dole. Dajcie znać, czy któreś z tych produktów też używałyście i czy Wam się sprawdziły. Szczególnie jestem ciekawa właśnie tego szamponu, jak tutaj opinie Wasze na jego temat. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie też do subskrypcji mojego kanału i do kciukowania w górę, jeżeli ten filmik Wam się podobał. Zapraszam również na mojego Facebooka, gdzie na bieżąco też wrzucam informacje o nowych filmach. No i co? Mogę się z Wami jedynie teraz pożegnać. Życzę Wam serdecznie miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa.